Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta już po raz drugi sprzedaje talerze wigilijne. W zeszłym roku akcja miała charakter regionalny, tym razem swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. W tradycji polskiej wigilii na stałe wpisane jest ustawienie na stole 24 grudnia dodatkowego nakrycia dla niezapowiedzianego gościa. To talerz miłosierdzia Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, który może spełnić taką rolę. Ktoś, kto ten talerzyk nabywa, no, decyduje się ugościć tą osobę bezdomną kolacją wigilijną nie u siebie w domu, ale generalnie tak jakby symbolicznie zapraszał go do swojego stołu. Takich talerzy w całej Polsce jest 20 tysięcy. We Wrocławiu można je kupić w kilkunastu miejscach. W księgarniach między innymi Dominikanów i przede wszystkim w 5 placówkach Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Koszt takiego talerza cegiełki to minimum 20 zł. Wyprodukowanie tego talerzyka, opakowania, ulotki, to był koszt około 10 zł, no i to ten koszt musi się najpierw zwrócić, a to 10 zł, które byłoby naszym dochodem, będzie przeznaczone na święta w naszych placówkach. Po raz pierwszy wigilijne talerze pojawiły się w grudniu 2011 roku. Było ich 500, zostało ich tylko kilka. Wyglądały inaczej od tych z tego roku. W zeszłym roku zdążyliśmy tutaj we Wrocławiu zrealizować ten pomysł talerzyka wigilijnego, wigilijne dzieło pomocy. I spotkało się to z na tyle dobrym przyjęciem, że gdy ten pomysł zaprezentowaliśmy na forum towarzystwa w zarządzie głównym, spotkał się również z dużym zainteresowaniem. Po świętach i Nowym Roku talerze trafią na Allegro i tam będzie można je kupić, pomagając w ten sposób instytucji, która opiekuje się bezdomnymi w Polsce.